Cześć, jestem Monter i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym wracamy sobie do jednej z waszych ulubionych serii, czyli zakazanych, zaginionych odcinków bajek dla dzieci. A w ramach szóstego odcinka trzeciego sezonu tej serii przyjrzymy się dwóm opowieściom. Jedną związaną z serią Tomek i Przyjaciele, natomiast drugą z Ulicą Sezamkową, czyli myślę, że będzie dość ciekawie. Jednak jeszcze nim zaczniemy, na dobry początek strzel kciuka w górę pod tym filmem. Bardzo dziękuję za to, jak bardzo dobrze przyjął się poprzedni materiał. Tam próg kciuka w górę wbiliście bodajże w 1 godzinę, więc bardzo dziękuję. Naprawdę, jest to awesome. Natomiast próg na dziś to 1000 kciuków w górę, żeby jeszcze za bardzo was nie przemęczać. Jeżeli uda wam się to wbić do godziny 24, kolejne odcinki zakazanych odcinków bajek dla dzieci pojawią się już za kilka dni. Zasubskrybuj także ten kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji. A tymczasem już nie mam zamiaru więcej przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kolejnej części zakazanych, zaginionych odcinków bajek dla dzieci. Jednak jeszcze nim przejdziemy do sedna, chciałbym gorąco zachęcić Cię do subskrypcji mojego drugiego kanału, czyli Chaty w Lesie. Będzie to mój drugi projekt, w ramach którego będziemy gadać tylko i wyłącznie o horrorach, a jego start już w przyszły piątek. Prawdopodobnie. Jeszcze zobaczymy, czy coś się nie wykoleje tego czasu. Miejmy nadzieję, że się uda. Jeżeli chcecie dalej oglądać serię Zbrodnie z ekranu, no to serdecznie tam zapraszam. A zacznijmy od zaginionego odcinka Tomka i Przyjaciele, a opowieść, w której został on opisany, oryginalnie nosiła tytuł Smutna historia Henry'ego, pilot 1953. Natomiast jeżeli miałbym to przetłumaczyć w dosłowny sposób, tak, aby zachować imiona postaci z polskiej wersji językowej, brzmiałoby to Smutna historia Henia, pilot 1953, ponieważ ponoć to właśnie w tym roku odcinek ten został wyprodukowany. Nie wiem, po prostu nie wiem. Chcę o tym zapomnieć, nie dlatego, że nie było to przyjemne doświadczenie, ale dlatego, że chcę po prostu odejść od próbowania sprawdzenia, czy to jest prawdziwe. Chcę tylko zapomnieć o tym wspomnieniu. W każdym razie opowiem wam o przedstawieniu z dzieciństwa. Jeśli dorastałeś w latach 80. lub 90., na pewno widziałeś przynajmniej kilka odcinków brytyjskiego serialu telewizyjnego Thomas the Tank Engine, stworzonego przez Brita Alcrofta i Davida Mittona. W oparciu o książki z serii Railway Series autorstwa wielebnego Wilberta Jevdriego i jego syna Christophera Jevdriego. Dzieci na całym świecie dorastały z tymi uroczymi postaciami oraz ich zabawnymi interakcjami. Następnie autor wspomina o jednej z adaptacji historii Smutna historia Henia właśnie z roku 1953. Aby nakreślić wam kontekst, Smutna historia Henia w oryginale opowiadała o Heniu właśnie, który podczas przeważenia w pasażerów tak bardzo nie chciał zmyć przez deszcz swojej nowiutkiej czerwono-zielonej farby, że zatrzymał się w tunelu i uparcie siedział tam, dopóki deszcz nie przestanie padać. Chciał zrobić wszystko, by chronić swoją piękną farbę. Niestety gruby zawiadowca, a także pasażerowie nie byli zbytnio zadowoleni z tego faktu i wielokrotnie próbowano wyjąć Henia z tunelu. Niestety ten cały czas stawiał opór. Z czasem dostał karę. Pasażerowie opuścili tunel, natomiast Henio został tam na zawsze, ponieważ wyjście z tunelu zostało zamurowane ogromnym murem. Od tego momentu Henio mógł jedynie stać w miejscu i patrzeć, jak inne pociągi przejeżdżają przez drugi tunel. Wkrótce zaczyna bardzo żałować swoich czynów. Jego piękna farba zostaje także zniszczona przez sadzę i brud wznoszący się w tunelu. Niestety nie mając odjechać ani w przód, ani w tył, ponieważ tory zostały zdjęte, Henio prawdopodobnie został tam na zawsze. Cóż, naprawdę ponura historia, nieprawdaż? Jednakże w tej paście autor twierdzi, iż jej adaptacja z 1953 roku składała się z o niebo ciemniejszych barw. Przede wszystkim kontakt z zaginionym odcinkiem autor ma w chwili, kiedy od swojego przyjaciela, którego wcześniej poprosił o przekonwertowanie tego kilkudziesięcioletniego filmu na MP3, otrzymuje plik właśnie z zaginionym odcinkiem. Plik był bardzo niskiej jakości. Historia rozpoczynała się w wręcz identyczny sposób, jedynie w chwili, gdy mur zostaje postawiony, a Henio znajduje się wewnątrz, rozpoczyna się naprawdę niepokojący, ponury montaż, w trakcie którego Henio powoli rozpada się. Co kilka klatek pojawia się taki obrazek prezentujący jego smutną, przerażoną twarz. Rzekomo w trakcie tego kilkuminutowego, ponurego montażu Henio rdzewiał, rozpadał się, wręcz niszczył w bardzo przerażający sposób. A
Adaptacja kończyła się widokiem z lotu ptaka na tunel, w którym siedział Henry. Praktycznie całkowicie rozłożony. Zepsuty, brudny, zamknięty w tunelu, bez wyjścia. Naprawdę smutna historia, nieprawdaż? A wy co o niej sądzicie, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście pamiętajcie, iż jest to jedynie creepypasta, jednakże całkiem dobra, jak na niepokojące odcinki bajek dla dzieci. Co nie? A teraz rzucimy okiem na historię opisującą zaginiony odcinek ulicy Sezamkowej o tytule Parasolowy Człowiek. Co interesujące, znalazł się on na z reguły zwyczajnej płycie DVD. Od razu powiem, iż historia została napisana w języku angielskim i będę używał tutaj angielskich imion postaci, ponieważ chyba nie oglądałem oryginalnie kreskówki po polsku. Zatem bardzo przepraszam, jeżeli ty znasz imiona w wersji polskiej, to możesz napisać o nich w komentarzach na dole. Odcinek rozpoczął się od Gordona stojącego obok wielkiego słupa na ulicy Sezamkowej. Niedługo później podszedł do niego Snuffy, nawiązali dialog, a następnie poszli w innym kierunku. Chwilę później w miejscu, w którym stał Gordon, pojawił się człowiek. Wysoki, chudy, ubrany w czarny trench, spodnie, buty oraz kapelusz. Miał przy sobie parasol, który trzymał wysoko w powietrzu, mimo faktu, iż ani deszczu, ani wiatru wówczas nie było. W tym właśnie momencie zabrzmiała niesamowita, niska muzyka. W kolejnych scenach bohaterowie zdają sobie sprawę, iż Snuffy zniknął. W chwili, gdy wielki ptak wybrał się na spotkanie ze swoim przyjacielem, okazuje się, iż ten tajemniczo nie przyszedł. W następnej scenie Elmo i Zoe bawią się klockami. Natomiast po chwili przeprosił i wyszedł, natomiast kiedy wrócił, odkrył, iż Zoe także zniknęła i zaczął się wówczas martwić. Poszedł do Gordona i wielkiego ptaka, szukających Snuffy'ego, i opowiedział im o Zoe. Kolejne sceny przedstawiały poszukiwania zaginionych przyjaciół. Niestety z czasem znikać zaczęło więcej bohaterów. Za każdym razem, kiedy widoczny był którykolwiek z za chwilę zaginionych postaci, tuż za jego plecami znajdował się on, człowiek parasol. Czasem zniknęli niemal wszyscy, pozostał jedynie Oskar oraz wielki ptak. Rozpoczął się pomiędzy nimi dialog, w którym jeden zwierzał się drugiemu z tego, jak okropny był jego dzień. Niestety po chwili Oskar wybrał się do swojego korzona śmieci, obok którego pojawił się człowiek parasol. Oskar zniknął. Pozostał jedynie wielki ptak, który zamilkł i przygnębiony podszedł do słupa, przy którym rozpoczął się odcinek. Rozejrzał się przez chwilę, a następnie spojrzał na dół. Tuż nad nim znajdował się człowiek parasol. Odcinek dobiegł końca. Z całą pewnością odcinek ten nie mógł być zbyt przyjemną rzeczą do oglądania. Szczerze powiedziawszy, opis ten kreuje w mojej głowie obraz naprawdę niepokojącego spektaklu. Co wy o tym sądzicie, napiszcie w komentarzach i pamiętajcie, że to wszystko to jedynie opowieści internetu. Nie należy brać ich na poważnie. Moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję za jego oglądanie. Jeżeli ci się podobał, to proszę strzel pod nim kciuka w górę, a także zasubskrybuj na kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, a także wyczekuj tych następnych. Dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji i miejmy nadzieję, że jakoś nam się uda. Przypominam jeszcze o subskrypcji mojego drugiego kanału, czyli Chata w Lesie. Jego start już w przyszły piątek, o ile nic się nie wykolei w międzyczasie. Oto przed wami kilka przepięknych fanartów, które ostatnio dostałem. Naprawdę kocham, bardzo dziękuję wszystkim za to. Mega to doceniam, jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie twórca może dostać od swojego widza. A propos tego, jeżeli chciałbyś jeszcze dorwać mnie gdzieś coś kiedyś w internecie, to serdecznie zapraszam na mój serwer Discord, Instagrama, Snapchat oraz Twittera, wszystkie linki w opisie. Tymczasem do usłyszenia wkrótce, mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zazwyczaj jest ziarnko prawdy. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pięknego, miłego dnia wam wszystkim życzę, spędźcie go jak najlepiej, w jak najlepszych nastrojach, do usłyszenia wkrótce, cześć!